Moi drodzy, pierwszy raz od bardzo dawna jest piękna pogoda, a ptaszki ćwierkają, że Żabka robi kumku. Też! Że w Polsce otworzyła się pierwsza Żabka drive-thru i dzisiaj będziemy jedli tylko to, co osoba przed nami właśnie w tej Żabce. Robiliśmy już taki eksperyment z McDonald'em, teraz robimy z Żabką, więc zostawcie łapeczkę w górę, jak chcecie więcej takich eksperymentów i napiszcie w komentarzu, jaką kolejną restaurację w ten sposób mamy przetestować. A my rozgrzewamy auto i jedziemy. One eternity later. Dotarliśmy 45 minut kawał drogi. Ile? 35 km od nas? Przez Warszawę. Przegięcie. Ale jeszcze nigdy nie widziałam tak wielkiej Żabki. Ja też nie widziałem takiej wielkiej Żabki. Wygląda jak McDonald's. Czekamy na pierwszego klienta, bo póki to nie widać, żeby ktoś tutaj jeździł. Mam nadzieję, że się pojawią. Więc teraz poczekajmy. Może w aucie by zimno, co? Nie. Zwycięzcy muszą czuć mróz. Dobra, już wystarczy. Later. Okej, słuchajcie, czekamy tutaj już tak z 20 minut i pojawił się pierwszy klient, więc jedziemy teraz za nim i sprawdzimy, co dobrego zamówił. Jedziemy, jedziemy. Tiruriru. Zobaczcie, tutaj jest normalnie takie menu jak w McDonaldzie. Dzień dobry. Ja bym chciała zamówić dokładnie to, co osoba przede mną. Proszę mi nie mówić, tylko po prostu przyjąć zamówienie, ja zapłacę i odbiorę. Dobrze. Super, dziękuję ślicznie. Pan już mi chciał zdradzić. Za nami jest już kolejna osoba, więc ja nie wiem, czy od razu nie zrobimy kółka. Tak, robimy od razu kółko, bo ja też jestem głodny, halo. Właśnie, ja chciałam zaznaczyć, że ja mam pierwszeństwo i jem pierwsza. A ja mam drugieństwo, ja drugi. Dzień dobry, aplikacja? Nie mam. Tak jeszcze podjedziemy pewnie kilka razy. Ile tam na rachunku nabita? Grubo 8,50, ale nie patrzyłam, co jest. Wy napiszcie w komentarzu, jak widzicie. Proszę bardzo. Dziękuję ślicznie. Hot dog, moi drodzy. Mamy hot doga. Tylko teraz jest kwestia taka, pewnie wiecie jaka. Jaki jest sos do tego hot doga, bo ja preferuję amerykański. A wy napiszcie w komentarzu, jak hot dog, to z jakim sosem. Jeżeli nie będzie ostrego, no to jakiś amator to zamawiał. To jest giga hot dog. Ten duży? No, to jest duży hot dog. Ale widzę, że to jest chyba amerykański sos. Testuję. Oła, boli mnie ósemka wyrwana i nie mogę tak rozdziabić buzi. 10. tydzień boli ósemka jak coś. Amerykański, ostry sos. No to i paruwa. Czemu mi go oddajesz? Bo ja nie dam rady tak rozdziabiać buzi, żeby go zjeść. A ja go nie chcę, masz go zjeść, bo ja jadę teraz drugie kółko ja. Nie, to jest dla ciebie, a teraz ja. A się w to nie bawię. Tyle samochodów nagle przyjechało? No. Dawaj, może być giga zamówienia. Słuchajcie, przed nami są dwie panie. Ładna pogoda dzisiaj. Mam nadzieję, że zamówią szejka albo loda jakiegoś, mam ochotę, by za ładna pogoda, żeby nie spróbować. To znowu ja i poproszę to samo, co pani przede mną. Na pewno? Na pewno! Na pewno! Coś mi się wydaje, że to będzie grube zamówienie, bo gościu się zastanowił, nie chciał cię naciągać na koszty. Pan do mnie, na pewno? Aż się zastanowiłam, czy je faktycznie chcę. Kończę już hot doga i spójrzcie na to. Pan nie pożałował sosu. Jest cała buła w sosie, normalnie pływa. Fajnie masz. Oto chwila prawdy. 150 zł, 250 zł, 350 zł. 26,90. Do przeżycia jeszcze. 26 zł tylko. Nie no, Krystyna. Nie, dziękuję. Czyli będzie kawusia. No dobra, ale ja robię następne kółko. Możemy się zamienić. Ja bardzo chętnie posiedzę z tyłu i patrzę. Tu mamy duże latte z mlekiem owsianym. Och, dziękuję bardzo. Duże latte z mlekiem owsianym. Duże latte z mlekiem owsianym. Jeszcze chyba nigdy nie piłam, bo ja nigdy nie zamawiam latte, tylko zawsze cappuccino zamawiamy, co nie? A ty flat white. Tak jest. Ja tylko flat white od ostatniego czasu. Więc jeszcze nie próbowałam nigdy. Uwaga, testuję. Ale gorące, ale gorzkie. Niedobre. I co? I znowu mi oddasz do tyłu. Proszę. Taka rola już mężczyzn, że są śmietnikami życiowymi. Co dalej? Bo 27 zł kawka nie kosztowała na pewno. 27 zł jakbyś dała za kawę, to bym ci kupił bilet miesięczny, już byś wracała stąd do domu. Czasami kupuję droższą kawę. Proszę bardzo. Tak myślałam, dziękuję bardzo. Nie, no to jest jakiś festiwal hot dogów dzisiaj, czy o co chodzi? Czyli mamy tak, 2 hot dogi, uwaga, kto jest fanem sosu czosnkowego, bo tutaj aż się wylewa ten sos z tych hot dogów, spójrzcie na to. Ale to już nie, to też są duże hot dogi. No ja już ci nie pomogę, ja już mam kawę piękną, pyszną. Nie, no daj mi spokój. Mam gdzieś 2? Mhm. No nie rozdziabię tak. To będzie ciężki dzień. Dobra, wybąbiaj Niunia, a teraz ja wsiadam. I co? Wpuść mnie, bo mi zimno. Co? Krystian, wybąbiaj do przodu. Jedzie klient! Jedzie klient! Jedzie klient! Goń go! Goń go! Pysznie, 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 pysznie. Owsiane latte plus hot dog z czosnkiem. Połączenie idealne. Brzmi jak ostra obstrukcja. Dobra, ja wam pokażę, jak to się robi w Massachusetts. I nie ma klienta? Nie ma klienta, łokieć pięta, to nieźle, dobra, zrobimy kolejne kółko. Later. Nie ma co jeść, ale za to wpadłem na pewien pomysł. Mamy powalone drzewo! Krystian, wiesz, że można nagrać odcinek bez durnych challenge'y? Challenge jest bardzo mądry, trzeba wejść na drzewo z zamkniętymi oczami. Nie. Oto na rękach. Nie umiem chodzić na rękach. To po prostu wejdź na nie. To drzewo ledwo co się wywróciło, no. Nie, ty chyba jesteś niepoważny, ja tam nie wejdę. No chodź. Krystian. No dawaj, na czworaka jak kotek, jak kotek. Ja cię będę łapał. Trzymam drzewo, żeby nie spadło. No. Nie, ja nie zejdę później stąd. Dawaj. To jest maks moich możliwości. Dawaj, no challenge, kto dalej? No dawaj. Ja mam lęk wysokości. Dawaj. Już dalej nie wejdę, bo nie mam się czego... Widzowie, wyśmiejcie ją w komentarzu, ona dotąd wyszła na drzewo. Nie mam się czego złapać nawet tam, to jest koniec. Koniec, to jest z tobą, poza tym mnie boli na tym kanale. Czy ty jesteś się dumna? Dotąd zeszłaś. Teraz ty. Ja dziękuję. Jak można być taką pierdołą? No małpa, to jest małpa. No jak się wejdzie już tutaj, to jest git. Ale najgorszy jest ten najwyższy punkt. I co? 1-0. Widać, kto za młodu nie siedział przy komputerze, tylko chodził po drzewach. Nie, widać, kto zmądrzał. No, niech będzie. Ja też chodziłam po drzewach, jak byłam głupia. A, bo teraz ósemki wszystkie wyrwałaś? Jak to sobie poradzisz w życiu? Bez tych zębów mądrości. Zęby mądrości wyrwałam i zmądrzałam. No. To w ogóle nie pasowało. Nie. Dobra, był kliencik, ale już chyba odjechał. Więc jedziemy i zamawiamy. Dzień dobry, chciałam. Dzień dobry, tak, poprosiłbym to samo, co pan przede mną, jak można by było. Dziękuję. Ej, łatwo poszło, nikt nic nie pyta. Jakie, co, jak, tylko płać, fajnie. Jak będzie coś innego niż hot dog, to zamawiam. Na pewno będzie coś innego niż hot dog, bo to ja zamawiam, moja droga pani. Ale dla mnie. Nie, ty już jadłaś, jadłaś hot doga i kawę wypiłaś. Ale ja muszę dostać nagrodę za wejście na drzewo. Dobra, to zostawię ci okruszki. Taka nagroda, tak wysoko weszłaś. Aplikację mamy? Nie, nie mamy. A ja zachęcam do założenia. Dobrze, to przy następnym kółku. Bardzo proszę. Ja bardzo dziękuję. Dziękuję. Ja na razie nie zaglądam. Ile wydałeś za mojej karty? 9,99 tylko? Co? Nie chcę zobaczyć, co to jest. 9,99 to hot dog. Oby nie, jedna sztuka, 9,99. Czekamy. Uwaga. Bardzo proszę. O! Dziękuję bardzo. Dziękuję. I co? 9,90 za pizzę! Jestem najlepszy w zamawianie w Żabce na oślep. Jak 9,99? Co? To nie było 99? Zobacz, 9,99! W ogóle pizza w Żabce? No. O co chodzi? Dostałem jeszcze hańca musztardowego, majonezowego, majonezowego. To jest z musztardą tą pizzę, wariacik. Daj kawałek. Nie. No, by ci dałam hot doga. Krystyna, ale ja nie prosiłem się o tego hot doga, tak? 2 razy się nie prosiłem o hot doga i 2 razy się nie prosiłem... Ja... To, że się prosi, to nie znaczy, że się dostaje. Pamiętajcie. Patrz i się ucz. typu Giuseppe. Nie dam! Wróci szybciej niż uciekł. Zapomniał majezonu. Dobra, żartowałem. Powiem ci tak, wziąłem gryza i jak za 9 zł, to jest bardzo dobra. Podobna trochę do Giuseppe. Cebulka świeża, chorizo smaczne, spieczone. No taka na szybko, najprostsza pizza jaka może być. No taka jak kupowana, tylko że odgrzana. Mhm. W jakim sklepie pojedziesz i zjesz pizzę odgrzewaną? Nikt ci nie odgrzeje. To prawda. No za 9 zł pizzę? Gdzie? Chyba że w jakiejś bardzo nisko ocenianej pizzerii. Pizza by the slice. Ty kupujesz pizzę na kawałki, to tam jest nawet droższa. Za kawałek. Ale tam jest pyszne. To też nie jest złe. Ale jestem w szoku, że można pizzę zamówić. Ocenka, żabki. Ocenka. 8 na 10. Też bym dał 8, no. Może bym... Właśnie. Zapomniałem o majezonie. Mówiłam, że zapomniał. Tarararara. Chcesz gryza z majezonem? A z mustardziksem? Kabuzi? Chcę dalej jechać i odkrywać dalej menu żabkowe. Jeszcze ja mam jedno kółko swoje. No dobra, możesz nawet mieć dwa. Co? Tu są serowe brzegi. Co? No. Patyka. Pizza na wypasie za 9. Jestem najedzony i to strasznie, ale dalej jedziemy jeść. Dzień doberek. Dzień dobry, to znowu my i my to samo, co przed nami. Jak zawsze, na wynos. Dziękuję. Bardzo mili ludzie tu pracują. Pozdrawiamy panią i pana kolegę. Faktycznie na tym menu była pizza, ale tam na dole i ja tego w ogóle nie widziałam od początku. Ja też jak podjeżdżam pod tego drive'a, to jakoś tak, nie wiem, nie mam takiego odruchu jak w Macu, że co by tutaj zamówić, tylko po prostu podjeżdżam, mówię to samo. Pierwszy raz jesteśmy w Żabce i pierwszy raz zamawiamy na ślepo. Jestem ciekaw, co nas takiego tutaj przekona do tego, żeby wrócić do tej Żabki. Mam nadzieję, że będzie jakiś taki produkt. O kasę nie pytać? Zapomnieliśmy. Poproszę kropkę do dziennika. Proszę bardzo, wszystko skarmelowy czy czekoladowy? O kurcze! No i wszystko. Czekoladowy. Dobra, za chwileczkę podam, dziękuję. Dziękuję. 7 zł teraz. Z sosem czekoladowym lub karmelowym? Czekoladowy sos to coś słodkiego, coś co JJ-ka lubi najbardziej. Coś co Farel zje całe. O, ej, w ogóle są w Żabce lody? Są lody i są szejki. W Żabce lody w kształcie żabki? Oj, fajnie by było. No. O, dziękuję. Zapraszam ponownie. Zobaczcie, wiecie co to jest? To jest samo zło. To są churrosy. Ej! Gapisz mi się na churrosy? Przestań. Dej to! Wiesz, że ja nigdy nie jadłem churrosów? Justyna, patrz. Z bliska Justyna wygląda tak. A z daleka tak. Oddaj to. A smakuje tak. Lepszych churrosów nie jadłem, złodzieju. Wow! Jak w Disneylandzie, ty! To co kłamałaś, że nie jadłaś? A w Disneylandzie to co? Wydało się! Nie jadłam w Disneylandzie. Jak to nie? Już nie pamiętasz. Ale tłuste, ale dobre, ale niezdrowe. I dobrze, i tak na nie nie miałem ochoty. Ja bym zjadł z karmelowym. A few moments later. Pyszne, 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 tylko mały minus ma to opakowanie. Spójrzcie, tutaj przecieka czekolada przez ten papierek. I jak ktoś ma ochotę na churrosa i jest ładnie ubrany, no to może się uwalić. Ja miałem tyle szczęścia, że nie przerywaj mi, jak wywiad udzielam. Nikt ci nie słucha. To przepraszam, Justyna chce zabrać głos. Oddawaj kluczyki mi, bo ja teraz jadę. Ty dostajesz za dobre rzeczy, ja dostałam same hot dogi, a ty jakieś dziwadła, więc ja teraz jadę i ja biorę to, co pani mi da. No z panią mamy układy. Właśnie wyjechał pan z drive-thru Żabki, więc ja zasuwam, żeby zdążyć. Ja od razu mówię, że ja nic nie jem, nie mam ochoty, jestem najedzony. Radź se sama. Dobra, dobra, nie udawaj. Drogi śledzie, bo JJ jedzie. Pani będzie zawiedziona, że dalej nie pobraliśmy aplikacji. Dzień dobry, to znowu my i znowu prosimy to, co osoba przed nami. Dobrze, to dziękuję bardzo i zapraszam do okienka dalej. Już jedziemy. Bardzo proszę. Potwierdzonko i zapieczkę. Dziękuję ślicznie. Tylko nie kukaj w rachunek. Nie kukam. Nie kumkaj w rachunek. Nie kumkam w rachunek. Zobaczcie sami, co tam jest. 17 zł, tak? 17,90 chyba. O kurde. to jakieś takie większe zamówienie, coś mi się wydaje, że to mogą być dwie rzeczy. W ogóle nie trafiliśmy żadnego jeszcze picia. Dlaczego? Bo ludzie nie piją, tylko jedzą. Bardzo proszę. Dziękuję. Smacznego. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego, do widzenia. Nie no, to są jakieś Big Maci, cheeseburgery, normalnie makrojale, widzowie. Podróbka maka, tylko że zamiast z krówki to z żabki? Krystian. Dobra, mój od góry, mój od góry, mój od góry. Nie, no co nie? Dawaj od góry. Mój od góry. Nie dałeś, ja wybieram. Ja robię opening teraz, uwaga. No nie daj, jedno dla mnie, w ciemno. Opening. W ciemno, albo jest sama, albo dajesz. Jedno z dwóch. No. Otwieram. Jeszcze jedno opakowanie. Buła! Oho, buła z kurą i cebulą i syr. A ty co masz? Ja, moi drodzy państwo, wy zobaczycie pierwsi przede mną. Gdzie zaglądasz? Wy do państwa, tak? Raz, dwa, trzy. Drugie opakowanie. Mamy was! Widzicie jaki jest żarcik? Kosmonaucik? Cheeseburger jakiś. Ej, fajny. Buła, kurak. I co to jest? Pomidor? Suszony pomidor. Ja pierwszy. Kurczak, bardzo aromatyczne, bo dużo ziół ma ten kurczak. To nie jest taki zwykły w panierce jakiejś tej grillowanej, czy tam na głębokim oleju smażony. Tylko, kurde, nie jest złe. Moje wykwintne i delikatne podniebienie ocenia to na 5. To teraz ja? Panierka tego kurczaka jest miękka. Ser nie ma smaku, a cebula? Cebula jest dobra. Polecam cebulę. 10 na 10. Reszta? 4. Mocne. No i pewnie teraz się zastanawiacie, czy bym kupił to drugi raz. Myślę, że nie. Wolałbym hot doga. Zdecydowanie. Bałam się kurczaka, ale kurczak jednak nie jest taki zły w środku, jak myślałam. Ty się bój teraz wagi w domu, jak na nią staniesz. Ty się Boga bój. Najlepsze w Żabce są co? Żaby. Nie. Żabie udka. Nie było. Czemu nie ma żabich udek w Żabce? Mogłoby być, no. Nigdy nie jadłem żabich udek. Słuchaj, najlepsze i tak w Żabce są hot dogi. Nie ma co gadać, taka prawda. Tak, a pizza jest na drugim miejscu. No. I pamiętajcie, że zbyt częste jedzenie w Żabce jest zaraźliwe. Możecie zmienić się w żabę. Rerekumkum. Dobra, idziemy.